Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do nowej serii na kanale, na dwóch kanałach, ponieważ serii prowadzonej wraz ze Staszkiem już od kolejnego odcinka, więc będziemy się spotykać na zmianę, raz u nas, raz u niego. Kolejny odcinek już niebawem właśnie u Staszka, ale jak to będzie wyglądało, to wyjdzie jeszcze w praniu. Drake Hollow. Niestety nie ma to żadnego związku z Uncharted, mimo to gra podobno wygląda i bawi bardzo dobrze. Takie połączenie strategii z grą, powiedzmy, akcji, może trochę zręcznościową. Zresztą co tu będę długo opowiadał. Zaczynajmy! No i to się nazywa gra, jak zaczynamy od widoku ptaszka, ale jeszcze tak może informacyjnie, jeżeli chodzi o naszą postać, którą biegamy, to możemy sobie w pewnym stopniu modyfikować, wybrać, czy to ma być kobieta, czy mężczyzna i tam pobawić się nieco, jeżeli chodzi o modyfikację wyglądu. No, w grach trzecioosobowych zawsze staram się grać kobietą, ponieważ ma to swoje zalety. Hej, dzieciak... Jaki dzieciaku? Przecież tu grubo ponad 16 jest, na bank grane. Ptaku... Nie rób złej roboty. Mam dla ciebie inną drogę. Tędy dzieciak... Jak nie przestaniesz mówić dzieciaku, to my zmienimy kierunek naszej tu przygody. To nie tak miało wyglądać. Ale prowadź. Mądry kruk. No taki nie do końca. Słuchaj, dzieciaku, wysłano mnie, bym znalazł kogoś i sądzę, że ty się nadasz. Te drzwi, na których siedzę, musisz przez nie przejść. To w zasadzie nie są zwykłe, niepokojąco wyglądające drzwi w środku lasu, bardziej rodzaj portalu. Po drugiej stronie znajduje się ludek, który naprawdę potrzebuje twojej pomocy. Nie mogę cię zmusić do przekroczenia progu, to musi być twój własny wybór, ale byłoby miło, gdybym nie musiał za długo czekać na odpowiedź. Im dłużej tu jestem, moje myśli coraz bardziej zwalniają. Nie wytrzymam długo dłużej. Muszę cię ostrzec. To może być podróż w jedną stronę. Nie wiem, kiedy uda się odesłać cię z powrotem. Poza tym będzie niebezpiecznie. To jak, piszesz się na przygodę? No to chodź. No to chodźmy. Przyznam, że sama ścieżka dźwiękowa już zaczyna... A, dziękuję. To się nacieszyliśmy muzyką. Podążaj śladem grzybów. Czy te sowy można zbierać? Znaczy to bardziej zielone gąski, tak? Daleko do sów, ale może póki nie wiemy, co to robi, to nie dotykajmy. Takie klimaty trochę z początku Fortnite'a, tak jak wychodziło nam ratowanie świata. Znaczy kreacja tej przestrzeni, tak? Bo sama gra no to zupełnie co innego. Ach, udało ci się, od razu lepiej. Już miałem czarne wizje, bez urazy, ale nie lubię przechodzić na drugą stronę. Jeśli mam być szczery, to nie byłem pewien, czy ci się uda. Zaczynałem tracić nadzieję. Wygląda na to, że ostatnio nigdzie nie ma jej wiele. Witaj w cienistej krainie. Obawiam się, że bywało lepiej. W sumie to dlatego tu jesteś. Chodź za mną, wszystko wyjaśnię. I kolejna istotna sprawa. Rozpoczynając grę... O, możemy biegać. Znaczy, to nie jest istotne, że możemy biegać, ale istotne jest to, że rozpoczynając grę wygląda wszystko tak, jakby sama przygoda była... typowo stworzona dla jednego gracza, ale podobno po dobrych 30 minutach już przechodzimy w tryb
którym możemy zaprosić znajomych i bawić się razem. Mądry kruk, przyprowadziłem cię tu na prośbę starej przyjaciółki, kogoś z waszej strony, kto przybył tu wieki temu. Może lepiej będzie, jak usłyszysz to od niej samej. Zostawiła mi tę kartkę. Zapiski Sary. Znajdź kogoś nowego, drogi mądry kruku. Wiem, jak pomóc tobie i mandrom. Musisz znaleźć wojownika o silnym ciele i niezłomnej woli, wyczulonego na zwierzęta. Szukaj go, kiedy bariera jest najcieńsza. Przywieź go tutaj, by dokończył dzieło, którego w swojej słabości już nie zdołam doprowadzić do końca. Taka osoba musi współpracować z mandrami, by odbudować ich potęgę, a także odszukać mojej rzeczy, które ukryłam przed kadukami. Znajdź kogoś takiego. To jedyny sposób, by ocalić cienistą krainę. Z pozdrowieniami, Sara. Więc proszę, masz tę młodzieńczą energię, której nam trzeba. Przejście nie było zbyt trudne, a jak dowodzi nasza rozmowa, dysponujesz darem mowy zwierząt. No dalej, chciałbym cię prosić o spróbowanie paru rzeczy i spotkanie się z paroma takimi. Te grzyby tony jadalne? Czy tej strony? Okej, rozumiem, że to jest to, co już widzieliśmy. Chyba, że coś było mędruczkiem albo z drugiej strony. Ale to... Nie będziemy się tym przejmować. Czy mamy dostęp już do jakiejś mapy? Znów niekoniecznie. Jest mapa! Co prawda, wiele nam nie mówi, dużo znaków zapytania. Ogromny świat do przeszukania, ale to cieszy. Oczywiście standard ekwipunek, ale to jak widać będą broni dystansowe do walki wręcz, rozmaitości, kryształy, materiały, zaopatrzenie i nasionka. O! Tak rozumiem, dla tych naszych przyjaciół. Obóz. Nie mamy żadnego obozu. Dziennik, czyli zadania i ubranie. Te możemy sobie w każdej chwili przebrać, jakby z jakiegoś powodu nam się nie podobało. O, na przykład tak. I cyk. Możemy lecieć dalej. Wszystko gra. Zakładam, że ubrania też będziemy mogli gdzieś zdobyć po drodze, bo na przykład nie mamy jeszcze czapki żadnej do użycia, a podobno są czapki, więc być może są to nagrody od naszych przyjaciół w zamian za pomoc. No, kruku. Pomów. Teraz, kiedy troszkę się przeszliśmy po okolicy, czas zabrać się do roboty. Mam pewne podejrzenia co do ciebie, które chciałbym sprawdzić. Przekonać się, czy na pewno wybrałem właściwą osobę do tego przedsięwzięcia. Sądzę, że masz większy potencjał niż ci się wydaje. Ale przekonaj się na własne oczy. Widzisz ten stosik kryształów? Podejdź do niego, zestryj swój umysł tak, by je przebudzić. Zobacz, co się stanie. Stosik kryształów. Życie całe byłem uczony, żeby unikać takich rzeczy. Ale dobrze. Skoncentruj się. Jak pomidory. Buraki, cebulaki we własnej osobie. I jak my możemy? Chwyć broń i wal kijkiem, tak? Dobra, już mamy. Czyli tak jak mówiłem, nie tylko współpraca z naszymi małymi przyjaciółmi, ale też trochę takiej... Ło! Spokojnie! A czy idzie z tego... O! Przeklęte mięso wydobyć? No dobra, pogadajmy z krukiem. Coś więcej powie na ten temat. Monstermita, o, tego szukaliśmy. Zatem udało ci się poznać już naszych szanownych sprzymierzeńców, mandrów, oraz zniszczyć grupę wałęsających się dzikunów. Całkiem nieźle, dzieciak. Skończysz? Mandrowie to towarzyski ludek, łagodne stworzenia. Niestety sporo przeszły. Nie są już takie jak dawniej. Najeźdźcy, ci kadukowie, o których wspomniały zapiski, naprawdę narozrabiali. Stworki są więc trochę nieufne w stosunku do obcych, zwłaszcza tych wojowniczych. Musisz się trochę wysilić, żeby zyskać ich zaufanie.
Po tak długiej hibernacji mandrowie są bardzo głodni i spragnieni. Niestety ziemia im już nie służy. Wszystko, co z niej pochodzi, jest skażone, niejadalne. Będziesz więc potrzebować czegoś do oczyszczenia jedzenia dla nich. Wyglądasz mi na kogoś obrotnego. Pamiętasz, co mówiłem o zestrojeniu się z kryształami? To właśnie jest twój dar. Przy odrobinie skupienia możesz przekazać mandrom, co chcesz zbudować, a one się tym zajmą. Zbierz trochę drewna i zbuduj kocioł oczyszczający. Wróć do mnie, kiedy będzie z głowy, a potem powiem ci, jak z niego korzystać. Proszę, weź trochę okruchów, świetli kamienia na dobry początek. Będziesz ich potrzebować do zbudowania kotła. Weź też maść leczniczą. Mam tylko jedną, ale jeśli masz zamiar wziąć się za bary z tymi czartami, zdecydowanie ci się przyda. Jeśli cię skończę, nie martw się. Wkrótce nauczysz się robić je we własnym zakresie. Ło! Dajesz okruchy, świetli kamieni i maść. Wiesz co? Skończyła nam się maść, kruku. Do dzieła! Do zbudowania! Potrzebujesz 5 jednostek drewna i 2 okruchy. Okruchy już mamy. No dobrze. To... Zetnij drzewo. Jakiekolwiek? Gdziekolwiek? A te grzybki, czy co to jest? Jagoda! Jak rozumiem, będziemy mogli to też wykorzystać później do jedzenia, ale... Tak tniemy drzewo. No okej, czyli Fortnite, okej. Sami tego chcieli, tych porównań. A ja tu już za toporek się brałem. Zbierz drewno, a to nie podnieśliśmy więcej? Dobra, mamy to. Tryb budowy. Kociołek. No, to wielkiego wyboru nie mamy. Później warsztaty, słomiane posłanie. Dobra, no myślę, że kociołek to moglibyśmy tak sobie w centrum przy tym krysztale, albo... Masz jakieś miejsce? Takie wymarzone? O, tu pod tym kamieniem, mam nadzieję. Sprawnie poszło. Kruku, czy możemy już się łączyć z przyjaciółmi? Pomów. Dobra robota, dzieciaku. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Teraz najważniejsze, korzystanie z kotła. Musisz trochę pomieszkować po wyspie w poszukiwaniu paru rzeczy. Kartonów soku i jagód czernica. Kiedy będziesz mieć przynajmniej po 4 każdego, podejdź do kotła i wrzuć je do środka. Wkrótce jagody i sok zostaną oczyszczone i mandrowie będą mogli je wcinać. Jeśli zobaczą, że szykujesz dla nich posiłek, powinny się zorientować, że nie masz złych zamiarów. Proste te mandry takie, jeżeli chodzi o podejście do życia. Drewno? A, to my nie zabraliśmy całego drewna. Widzę samochód. Być może to właśnie tam Hanka wylądowała, więc zakładam, że te kartony mogą się kryć przy tym wraku. Eter! No, czyli najbliższy czas to rezygnujemy z mycia. Nie mam nic przeciwko. Dobrze. Macie kartony? No, mówiłem, że kartony będą w samochodzie. Od razu czułem strzałka. Pięknie. Samochód daj jeszcze więcej. Kurczę, Hanka mogła więcej przejechać. Ale widziałem gdzieś toaletę niedaleko. Więc może uda się z niej skorzystać. O, jest kolejny. To ten taki jest bardziej hankowy. Barszcz? Myślałem, że barszcz. Dawać kartony. Mamy chyba wszystko. A nie, jeszcze jeden karton soku potrzebny. A cinę można zebrać? Pałka wodna. O, w końcu to ktoś pałką wodną nazywa. Jak w tych. Jak kiedyś. Za dawnych dobrych. Teraz też są dobre lata. Za dawnych dobrych i aktualnych dobrych lat. O. Macie kartony? Podoba mi się ten system śmieciarza, tak? To można... O! Nie zauważyłem cię! To jest nasz... kubeł! Co miałeś? Spray chwastobójczy. Kurczę, dużo tych rzeczy można tu stąd wyciągnąć. No. Czy mamy jakieś... A są uniki, dobra? I co, cwaniako? Strzałka. Największy problem, że te kartony to tak jakby się w samochodach tych starych kryły.
Jagód to nam nie brakuje, ale to będziemy później najwyżej jagodzianki jeszcze robić. Lecimy w stronę, powalonego mostu. Cześć, szczurze, co masz dla nas? Możemy pogadać? Przytrzymaj, wymień. O, sroka. Witaj, zapraszam do świata cudów, którym jest dom towarowy sroki. Jeśli masz jakieś błyskotki, jestem dokładnie tym wysublimowanym kolekcjonerem, z którym warto pomówić. Wystarczy mi jedno spojrzenie, by poznać, że również jesteś osobą o wyrobionym guście. Jestem pewien, że świetnie się dogadamy. Proszę bardzo, oglądaj towary do woli. Zawsze chętnie ubiję interes i wzbogacę swoją kolekcję rzadkich i cudownych błyskotek. Wpadaj codziennie! Codziennie rano mam nową dostawę. To pokaż, co masz. Masz kartony? O, ma kartony. Ale trochę błyskotek to kosztuje. Sznurówkę. Przy czym boję się, że ta sznurówka może być coś warta. Jagód nie chcesz, sroko? Karton soku 5. A ona tam ma karton soku 9. Ta nie czuję w tym sprawiedliwego, uczciwego interesu. Myślę, że warto jeszcze pobiegać i we własnym zakresie znaleźć. O, tam jest toaleta, może z niej wypadnie kartonik. Powiedzcie, że macie kartony. Błyskotki plus 12. No dobra, to chyba z tymi błyskotkami plus 12 będzie nas stać na ten jeden kartonik i nie będziemy musieli dużo kombinować. Sroka, przepraszam za to, co wcześniej. Jesteś fajna. Błyskotki. Patrzę, a mamy w środku walutę. Okej, gdzie tu jest? Karton soku. Kup. Mamy wszystko. Załaduj kocioł. To nie podchodzi już pod jakieś takie te paragrafy? Nie? Kocioł oczyszczający pozwala uzyskać z jagód czernica, śniedzio grzybów i kartonów soku żywność i napoje. Załaduj. Znaleziono nazwę Drake'a. Znaczy, przypuszczam, że ta nazwa miała się tu jakoś załadować. No niech będzie. I nie wiem, czy kocioł nam czasem też nie przysłonił tego, co tam widać, co tam słychać u naszych robaczków. No cóż. Znaczy, cebularzy. Żywność, woda, rozrywka. Okej. Okay. No, póki co są szczęśliwe. Zgromadzona ilość. Tendencje zaopatrzenia. Produkujesz mniej niż potrzeba, więcej niż potrzeba, dokładnie tyle, ile potrzeba. No dobrze, kruku. To już wszystko? Możemy kończyć? Mandrowie nie zawsze byli tacy, ich serca się nie zmieniły, ale odkąd pojawił się Kaduk i wypaczył magię tego miejsca, ich umysły nie są takie już jak dawniej. Jednak z twoją pomocą możemy przywrócić im dawną chwałę, a nawet odesłać cię do domu, kiedy tylko te istoty odzyskają swoją moc. Jednak zanim ruszysz zbawić świat, najpierw zadbajmy do końca o podstawowe potrzeby mandrów. Mandrowie potrzebują więcej niż tylko żywności i wody. Muszą też mieć gdzie spać. Do tego te istoty mogą dosłownie umrzeć z nudów. Wydajesz się być całkiem sprytną osobą. Sądzę, że poradzisz sobie z zapewnieniem im miejsca do spania i rozrywki. Może zbudujesz mandrom kilka słomianych posłań i kukiełek. Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania słomianych posłań możesz pozyskać z drzew. Jeśli zaś chodzi o kukiełki, zbierz nieco pałki wodnej na brzegach i kawałków tapicerki ze starych samochodów. No dobra. O! To przerażające. Rozkładaj w okolicy słomiane posłanie i kukiełki, żeby manderki nie umarły z wycieńczenia lub nudy. Póki nie zdołasz wznieść solidniejszej budowli. Bez miejsca do spania manderek powróci w stan hibernacji. Jeśli nie zadbasz o odpowiednią liczbę łóżek, populacja stworków zacznie się kurczyć. Okej. Zbuduj. Czary to źródło magii niezbędnej do wytwarzania rozmaitości, ulepszenia obozu. Wchodź w interakcję, żeby zbierać czary. Szczęśliwe manderki produkują więcej czarów. Im więcej stworków masz w wiosce, tym większa będzie dostępna pula czarów. To tak będziemy je wykorzystywać. Spoko. Ale moment, to wszystko wymaga czarów, żeby się nie przestraszyły. Jak kijka schować? Upuść, aktywuj, zamknij. Dobra, nie dobra. Dobra, idziemy pogadać. Ty, mały, masz podobno jakieś czary dla nas. Haptuś. Albo czaptuś.
Zebrane czary. No. No. Fajny jesteś. Słuchaj. Tu miś. A tam czaptoś. Daj nam też coś. Uzyskaj premię. Okej. Okay. To weźmiemy szansę na... Tak. Szansa na uderzenie krytyczne. Nie. Weźmiemy szansę na uzyskanie dodatkowych przedmiotów. Czyli jak widać, mogą nas też ulepszyć. Nie tylko czary dać. Dobra. Odpuść. No to teraz budujemy. No. Szaleństwo. Pałka wodna. Gdzie im te miśki postawić? Może przy wodzie. Tam coś straszy. Albo można obracać, a jest obróć. Okej. Okay. To jednego damy tutaj, przy śmietniku, umieść. Proszę bardzo. Na drugie nas nie stać. Posłanie. Najgorsze jest to, że jeszcze nie wiem, czy będziemy na przykład budować coś na wzór, jak powiedzmy, fortecy, fortyfikacji, czy czegoś, co pozwoli nam otoczyć te łóżka, czy już powinniśmy planować... A, w sumie to zawsze będzie można zepsuć. Jeszcze jakby była taka potrzeba. Więc będziecie spać koło siebie? No tak prawie. Dwa punkty do rozrywki. Ale jest to jednorazowe. Okej, okay, rozumiem. Idziemy ścinać drzewa. I tam jeszcze pałki jakieś wodne mieliśmy wziąć. Wiązka liści, wiązka liści. A nam bardziej do gałązki chyba do tego łóżka były potrzebne. Po pałeczce i do spania. Gałązki. Zobaczmy, czy wszystko, co by nam było potrzebne. Gałązki to mamy. Skrawki, tapicerki, pałkę też mamy. I czary też są. Czyli możemy wracać do domu. Powiem wam, że fajnie to się tutaj biega. To tak... ten spokój, cisza. Są naprawdę... O! Przyjemne. Takie relaksujące. O! A możemy łóżko na łóżko postawić? Nie no, zróbmy to im. A drugiego miśka to tam... O, niech sobie w oczy patrzą. W oczy. Proszę budować. To tylko jeden do roboty się nadaje, a drugi co? Chodzi i obserwuje, jak rozumiem. Nic więcej. Ale podoba mi się też takie podejście do strategii, nieco inne niż zwykle, że no, jesteśmy tym jakby... Bogiem to za dużo powiedziane, ale skojarzyło mi się z Black and White, tak? Ale że no, sterujemy tym z takim widoku trzecioosobowego, z perspektywy naszej postaci, a nie, że mamy rzut z góry i sobie przemieszczamy wszystko myszką. Nie, nie buduj kruka. Pogadaj z krukiem. Popatrz tylko, jak one szybko rosną. No więc, jak zapewne udało ci się zauważyć, zasoby na tej wyspie są nieco ograniczone. Także w tej sprawie, jak może udało ci się już zauważyć, nie bardzo możesz się z niej wydostać. Ale się nic nie bój, zapewne domyślasz się też, że nie jest to sytuacja bez wyjścia. Jak się nie możemy wydostać? Sprawa jest taka sama jak z większością problemów w cienistej krainie. Rozwiązanie można sobie zbudować. Weź ten plan, dzięki niemu zyskasz dostęp do starożytnej, tajemnej sztuki tworzenia warsztatu rozmaitości. Dalej spróbuj go zbudować. Musisz, jeśli chcesz się stąd kiedykolwiek wydostać. Czekaj, czekaj. Na pomówienia kruka to jeszcze przyjdzie. Ty, kruku! No właśnie, my ten... O. Świetliki i coś jeszcze to nie wypadło? Stwórz kryształ ochronny. Dobra, pokaż, co my tu mamy do wybudowania. Warsztat. Odblokuj. A, czyli to są te schematy. Możemy wydać na nowe rzeczy. Masz jeden plan. Tak. Nie mamy wyboru. Czyli jak rozumiem, taki przyjemny samouczek tutaj mamy cały czas. Ale spoko. Gdzie wy macie łóżka? Mandrejki. Ale jakoś tak mi się spodobało, żeby wszystko stało tutaj przy tym pniaku. Tylko, że jak się okaże, że sam pniak jest w jakiś sposób istotny z perspektywy fabuły i warto by było go tutaj nie zostawić, bo na przykład przychodzą wiadomości codziennie. No ale ładnie wygląda. O, a tam w domu nas jeszcze nie było. Dorzucił do pieca. Prosty warsztat służy do opracowania nowych rozmaitości, użytecznych gadżetów i drobiazgów.
Kiedy już odblokujesz w nim przepis, kolejne sztuki możesz tworzyć gdziekolwiek poprzez menu budowy. Kryształ ochronny. Coś takiego mieliśmy zrobić, czyli wszystko się zgadza. I pogadaj z mądrym krukiem. Mądry kruku. To dobre przeczucie, jakie żywiłem wobec ciebie, jest coraz lepsze. Przepraszam, że cię w to wciągam, ale sprawy przybrały dość dramatyczny obrót. Wokoło wciąż są mandrowie potrzebujący twojej pomocy. Wejdź na latarnię morską na północy i rozejrzyj się. Wypatruj hibernujących mandrów i zbieraj wszystkie plany, jakie tylko znajdziesz. Wróć do mnie, kiedy już się trochę rozejrzysz po okolicy. Ile? 400 metrów mamy biegać? I żadnej szybkiej podróży w tym nie ma? A jeszcze jak coś nas zaatakuje, to co wtedy? Ale to jest całkiem fajna podróż, bo możemy się skupić na zbieranie tutaj śmieci, ale te wozy wydaje się, że dają dość dużo nam w całej podróży przez ten magiczny świat. Może to, czego bym mógł się delikatnie przyczepić, o, sznurówki i kartony soku są spoko, to tak z jednej strony muzyka, jaka nam to przegrywa, potrafi być fajna, ale z drugiej jest jej tak niewiele. Tak by się chciało, żeby nam coś tutaj towarzyszyło podczas tej niełatwej podróży, a jednocześnie, no, mamy pewne ograniczenia. Tak samo jak przejście do latarni. Kruku, co żeś ty wymyślił? My możemy sobie tak normalnie tam zejść i przejść? Nie widać żadnej innej drogi. Sam nas w to chce wpakować. No i co żeś wymyślił? Tak blisko, a tak daleko. Trzeba przyznać, że gra nam niewiele tłumaczy, ale to ja wytłumaczę, bo szukając różnych opcji, zauważyłem, że mamy coś takiego jak kryształy. No i właśnie, to jest może urok tego, że nie czytaliśmy, czy ja nie przeczytałem, co robił kryształ ochronny, a to potężny kryształ, który niweluje negatywne skutki działania eteru, czyli tego, co nam szkodzi. Więc jednak będziemy mogli się myć. I jak rozumiem, teraz możemy przytrzymać, no i lecieć. Okej, no to zmienia postać rzeczy. Niedobry, City Gas. Wyłącz! Zachowaj kryształ na później! Okruch jadeitu. No dobrze. Jak tu już przyszliśmy, to chyba warto wyciągnąć z tych miejsc, co się da, bo zakładam, że później będziemy wracać. Nie wiadomo, jak nam łatwo będzie te kryształy tworzyć. Więc idźmy, chociaż misja oczywiście, latarnia, o, to jeszcze nie koniec. I co, kolejny kryształ? To jak my wrócimy później? To będzie trzeba zrobić to jakoś w ten sposób, żeby później ten kryształ, dzień dobry, mała ta, zalew eteru zero. Żeby ten jeden kryształ wystarczył nam tak, aby powrócić do kruka, jak się domyślam. No bo możemy tutaj zablokować się na dłużej, w przeciwnym razie. Ale coś tu nam miło gra. Chyba, że przyjdzie nam jakoś oczyszczać ten eter, bo przyznam, że byłoby dużo wygodniej. A z drugiej strony, no to jest całkiem fajny... Tarczyca? Wyrwij tarczycę. To jest całkiem fajny motyw, żeby no gdzieś nas tutaj zachęcać do zbierania tych rzeczy. A nie takiego prucia już na sam koniec świata od razu i zobaczyć, co tam słychać. Ale przyznam, że jestem pozytywnie zaskoczony, tak? Nie spodziewałem się tutaj takiej relaksującej, przyjemnej podróży. O tak! Tu było dużo czegoś. Jeszcze nie wiem, co to jest, bo tak widać, to te rzeczy to różnie można. Coś epickiego na pewno. W tym kolorze to epic. Znaczy, epicka rzecz. I cegły. Nie, no nie chcę nic mówić, ale tak... Taki Fortnite vibe jest tutaj dość mocny. Bierzesz, uderzasz kill-offem w coś, wyciągasz rzeczy z tego... Ale... Karłacz. Fortnite, ratowanie świata. Ten fajniejszy. Ten niehejtowany. Kolejna noga od krzesła. A te jeszcze dwie i będziemy mogli mieć krzesło. To jest dobra opcja. Ustawiłem, może będę się bawił później z czułością, bo wydaje mi się, że może trochę za małą ustawiłem, tak? Bo nie chciałem mocno majtać tym obrazem, ale z drugiej strony jest problem, jeżeli chodzi o obracanie, że swoje to trwa. No dobrze, mamy plan.
Mamy szczyt wieży. O, nie, nie. Szczycie wieży, musisz poczekać. W sumie to by mogło automatycznie jakoś zbierać te przedmioty. Wędka. O, mandrejki się ucieszą. Czytaj stronę. Sara. Nie wiem, gdzie jestem, ale wiem, kim byłam. Nazywam się Sara. Byłam uczennicą akuszerki. Córką i siostrą, wierną panu naszemu. Zapisuję tu historię mego życia, najwierniej jak potrafię dla kogoś, kto te zapiski odnajdzie. Piszę, choć zdaje mi się, że moje dawne życie było ledwie snem. Przysięgam, że wszystko to prawda. No Sara. Sara, spotkamy cię tutaj na pewno. Weźmy plan. Zgodnie z planem Kruka i wejdźmy w to coś. Przytrzymaj spojrzenie. Może to coś oczyści ten świat. Znaleziono hibernujące modelki. Manderki. Naciśnij, aby otworzyć mapę. I gdzie są hibernujące manderki? A, rozumiem, tutaj te hibernujące. Okej. Brzmi całkiem obiecująco. Wycieńczony mandarek i koło nas powinien jeszcze jakiś być. Broń się przed najazdem? Przed jakim najazdem? Ludzie, no my dopiero co hibernujące manderki znaleźliśmy. Chyba, że najazd hibernujących manderków, to jestem za. Piszę się na to. No dobrze, lecimy w takim razie. Zobaczyć na jedną hibernację po naszej stronie. Właśnie zobaczymy, bo właśnie mi się przypomniało, że te kryształy ochronne, co mamy, to przecież gra nas informowała, że jak raz zrobimy warsztacie, to już później będziemy mogli sami wytwarzać. Więc liczę, że gdzieś będzie opcja na to. Czy widać ten punkt, który sobie zaznaczyliśmy? Widać. I czym go zwabić? Soczkiem? Hibernujący mandrejku. O, tu jest. O, dobra. Upadki się nie liczą. Haha! Dobra. O! Czorty! To jest ten najazd czortów? Słuchaj, hibernator. Bo już toalety nie masz, tak? Dobra, śniedok, że nadciąga najazd? No ale najazd, bo pytanie, czy nadciąga tutaj na nas? Obudź się. Mander, wake up! Uzyskaj, po uderzeniu wrogowie uciekałem w popłochu. O, tak, tak, tak. Szczęście aż na chwilowo niepotrzebne, skoro mamy najazd. Tylko się zastanawiam, jak my mamy... Znaleziono nazwa Drake'a, okej. Okay. Pszczelarz. Jak my mamy... Zobaczmy nasze menu wytwarzania. Zbuduj. Kryształ ochronny. Możemy jest to zrobić. O, no to bardzo dobrze. Potwierdź. Raz, czyli trzy. I teraz możemy jakoś wrócić do domu. No widzę tam kryształy na dachu, ale to jeszcze będzie czas, żeby to gdzieś po drodze odblokować. Siema, stworze. Gdyby nie najazd, to byśmy się tobą zajęli, ale niestety, mamy najazd. Szkoda, że nie idzie na nich blokować, tak jak... O! A no tak, mieliśmy tutaj straszyć. Przydałaby się opcja takiego blokowania widoku na naszym przeciwniku, coś co jest popularne w innych tytułach tego typu, gdzie mamy najazdy i różne problemy. Ale dobra, o nawet świerszcze... A, już wróciły. Chciałem powiedzieć, że nawet świerszcze uciekły. Ale może i one się myć nie lubią. Więc... Nie bójcie się, małe drejki! Już jesteśmy na miejscu z naszą nową megapałą. Chociaż wolałbym... Kurczę, można było to na coś lepszego tu wrzucić. Zostawcie naszą bazę! Za dużo League of Legends! No i na co ci to jest? Wynocha! Wynocha! Kto jeszcze najeżdża? No, mądry... O! Czekaj, mądry kruku, zobaczymy co tu jest. Teraz dla tej krainy dostępny jest tryb gry wieloosobowej. No i właśnie będzie można się spotkać i odkrywać, co tu nam... To jest nasz warsztat?
To był nasz warsztat. Kruku, pomówmy sobie jeszcze chwilę. Bez wątpienia udało ci się dowieść, że masz w sobie to coś, a teraz ci powiem, co kryje twoja przyszłość. Odbudujesz to miejsce. Zdarzyło ci się natrafić w okolicy na jakieś plany? Jeśli tak, możesz ich użyć do budowania. Kiedy już trochę rozbudujesz swój obóz, na pewno nie ujdzie to uwadze kaduków. Przyciągniesz ich. Czyli budujesz, pokonujesz kaduki i powinno już wyrwać mandrów z ich dziwnego letargu. Przywrócić im ich magię. Kiedy tego dokonasz, będą mogli odesłać cię do domu. Tylko tyle i aż tyle. Ostrzegałem, że to może być podróż w jedną stronę, ale wydaje mi się, że jakoś sobie radzisz. Tu masz mały podarek na dobry początek. Jeśli musisz natychmiast wrócić do obozu, użyj czaru teleportacji. A proszę, czyli można to tak rozwiązać. Manderki zwiększają poziom twojego obozu. Im wyższą będzie, tym więcej rzeczy będzie można zbudować. Znajdź je w dziczy lub dojrzej przy użyciu kryształu. A myślę, że one mogą dojrzewać. No dobrze. Starsze manderki przynoszą więcej punktów doświadczenia obozu niż młode. No dobrze, ale to myślę, że... Daj ten kryształ... O, daj czar teleportacji. Chłaptuś. No dzień dobry, chłaptuś. Dopóki są zadowolone, dopóki nas nikt nie atakuje, nie no, a mogli... A później będziemy ładować kocioł. No to zrobimy sobie przerwę do kolejnego odcinka, gdzie już przetestujemy tryb wieloosobowy wraz ze Staszkiem. I tam też zobaczymy, w jaką stronę ta historia dalej zostanie poprowadzona. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej. O, Opcio, co masz dla nas? Opa, opa. Opa, 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 opa. Otrzymaj dar. Dobrze, dziękuję. Jeszcze masz coś dla nas? Czy w drugą stronę? Ty, Opcio, ty coś chcesz? Przyjmij dar. Strzała, nie no, świetnie, no to strzałka, tak. Trzymajcie się, hej, hej.